serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę. Właśnie dojechaliśmy do Nienhagen. To jest teren Rostock-Mecklenburg. Pierwszy raz jesteśmy tutaj nad morzem. Ja tutaj pierwszy raz przyjechałem. Normalnie tutaj się jedzie 3 godzinki, a myśmy 5 godzin jechały, bo trochę korku było. Miałam w planie pojechać o 5 rano, ale oczywiście zaspałam, to pojechałyśmy o 8. Mam nadzieję, że jakoś troszeczkę tutaj sobie pozwiedzamy. Chociaż ja tutaj żadnych takich sklepów, takich tych nie widzę, ale miałam najbardziej w planie, żeby nad morzem troszeczkę się dotlenić, zobaczyć coś innego, bo jeszcze tutaj w Niemczech nigdy nad morzem nie byłam. Raz byłam chyba tylko nad jednym, ale już nie pamiętam. Ale tak to nie, tylko w Polsce byłam i mam nadzieję, że mi się tu w Niemczech też spodoba. Miałam w planie pojechać do miejscowości, potem do Heiderparku dla dzieci, ale tam jest 600 kilometrów, dlatego powiedziałam nie, ja bym wtedy musiała wieczorem wyjechać. Ciekawe, żeby... jak będzie tam wyglądać. No, dlatego ja powiedziałam, że musielibyśmy wtedy wieczorem wyjechać, a ja wieczorem byłam padnięta. Następnym razem, jak będzie pogoda, to może tam pojedziemy, to zobaczycie. A ta moja Natusia. Mogę coś wyśpiewać wam? No, a przywitaj się. Cześć. Na co chciałeś zasiłać? Simple, dimple, puppet. Simple, simple, puppy, simple. Nie. Yes. No. Druga godzina prawie. Co? Na wodę strasznie. Zimna? Strasznie. Zimna. No. Właśnie zwierzyć. Wodę? No możesz, możesz. Ale woda jest piękna. Natasia. Chodź, przejdziemy tam rybkę jeszcze. Ale to jest fajna. To są moje muszelki tam. No, tam masz muszelki. To jest taka fajna pogoda. No, też jest super. Teraz nawet fajnie się tu. Nie, ja. Może super, mi się podoba tutaj. Trochę kamieni jest, ale mi się to podoba. Zobacz, jakie to jest wysokie, nie? Co śpiewasz? O, super, Natalka. Co? To jest. Co? To jest. Co? To jest. Nie przesadza. No, czekaj. Moja Nacia ucieka. Boję, boję, nie boję. Czekaj, a tam co jest? Tam zobaczymy. Co? Czekaj, ryba. Ale tu smażoną rybką pachnie. Nie lubisz? Nie lubię za ryby. Czekaj, o tutaj mam też jakieś noclegi. Tutaj jest też jakiś tam... Zaczekaj, to stare trochę, nie? Tam typowo nad morze. Te, takie w Międzyzdrojach. Taki sam dom jak w Międzyzdrojach. Jak w Międzyzdrojach. A co to jest? Lufle. Jakiś? Nie wiem. A tam parking. My mamy. Czekaj, musimy zobaczyć, Natasia, do której godziny my tutaj mamy zapłacone. I wtedy pójdziemy dalej, ale pierw musimy iść tutaj na ten parking. Stoi nasze autko. Nie jest nasze. A kogo? Natasia. Czekaj, do której godziny my mamy? 16:50. Pamiętała, to jest Kliffstrasse. Żebym nie zapomniała. Moja Nacia minę, bo na loda zaraz pójdziemy na loda i wtedy pójdziemy się przejść, tak? Dobrze? A tutaj jest... Potem przejść. No, a tu jest hotel od 35 euro od osoby. Doppelzimmer od 35 euro. Wow,
35 euro to niedrogo. I to jest chyba ten, on nie jest taki ekskluzyw, to jest chyba pewnie taki zwykły. Ale 35 euro. No myśmy lody zamówiły. Natasia, co ma? Pokaż. Tutaj śmietankowy z posypką po 2 euro. A ja wafelku też za 2 euro. Tylko że zmieszaną, czekoladowo-waniliowe. A Natasia chciała tylko łapkę. Waniliowe prawie bębam. Bum, co zrobiła. To jest willa Erika. Taki ciekawy. No, tam są same noclegi przy tym. Dobrze. Tam też są same noclegi. Ale super. No, tutaj jest do willi Erika, to jest na ferie Wohnung. Jak ktoś chce. Tutaj też jest. Sonnenhaus. Ten już jest taki troszeczkę duży. Tam jest kolejne, tam też są, ale nie, tam jest chyba prywatne jakieś. Tam są chyba prywatne. To z tej strony są do wynajęcia. Chociaż tu chyba też ktoś mieszka, bo na dole widzę skrzynki. To chyba tutaj jest, są mieszkania i do wynajęcia. Tam pewnie też. Ja się czuję, jakbym była w Międzyzdrojach, powiem ci na to. Natasia. Nie ma to jak nad morzem frytki, nie? No, a ja tutaj curry. Kochani, dzisiaj jest poniedziałek, myśmy wczoraj wróciły wieczorem, ale ja już byłam tak padnięta, że po prostu nie nagrywałam całą niedzielę praktycznie, no leniuchowałyśmy. Ja tak się jakoś źle czułam wczoraj, że nie chciało mi się nagrywać jak przyjechałam i z rana to samo miałam, totalnego lenia, dlatego dzisiaj nagrywam. No, zaprowadziłam Nacię teraz do szkoły. Będę teraz film zaległy montować. No, ostatnio jakoś tak naprawdę totalnego lenia jakiegoś mam. Ja nie wiem, muszę się jakoś zmobilizować bardziej. Sobie kanapki zrobiłam. Tada! Tutaj tylko kanapki, chleb z pomidorem. Ale powiem wam, że ostatnio nie mam ochoty na wędlinę za bardzo i kupuję takie masełko z solą, znaczy się słone takie troszeczkę masełko i ono jest takie pyszne, że ja po prostu wędliny nie potrzebuję, nie? I mi wystarczy chlebek z pomidorkiem i jest pychotka. No i oczywiście kawusia. Jezu, myśmy wczoraj, ja powiem wam, na tym morzem, no to myśmy te frytki zamówili, to było ok. No frytki, ja już chyba mówiłam cenę. Dwie porcje frytek, no i jedno z tym currywurst, no to ja płaciłam plus Pepsi 14 euro. 7 euro chyba te frytki z currywurst, chyba 7 euro kosztowało. No, lody tam kupiłyśmy, mi akurat te lody były pyszne. Nacia na początku mówiła pychotka, ale po chwili jak myśmy szły, to ona mówi niedobre. Ja mówię, jak niedobre? One takie dobre są, nie są, nie były tak... No nie wiem, i one strasznie smakowały, przypominały w Polsce te lody, bo akurat takie same kupowałam. Tylko powiem wam, co tutaj w Niemczech, ja nie wiem, a może akurat ja tak trafiłam, ale tutaj nad tutaj w Niemczech nad morzem brakuje tych gofrów takich jak w Polsce. Tu nie ma, bynajmniej tu gdzie ja byłam, to takich gofrów nie było jak w Polsce kupowałam w Międzyzdrojach. Jakoś tak, no nie to, nie? Brakowałoby tu kogoś, kto właśnie się zna na takich polskich pysznych gofrach i tutaj sprzedawał. Bo naprawdę, a byłyśmy ostatnio w tym, w zoo, no to tam też kupiłam gofra, goferek 3 euro, nie? I to i bez, ja lubię zbitą śmietaną i z owocami, a tam nic nie było,
tylko było albo z tym cukrem pudrym, no albo z tym syropem takim czekoladowym, truskawkowym, albo ten, ja wzięłam z tym truskawkowym, ale ja nie wiem, dostałam taki malutki, szkoda, że ja tego nie nagrałam, jakiego goferka dostałam, czy nagrałam, już nie pamiętam. Taki mały goferek za 3 euro i tylko z tym syropem, mówię ja, i to i nie taki sam smak. Naprawdę powiem wam, że aż brakuje mi takiego polskiego gofran. Jak ja byłam w tym nad morzem w Międzyzdrojach, tam przy promenadzie, to tam są najdroższe gofry. Nie to, że najdroższe, to takie były dobre, ale nie to jak ja szłam kawałek dalej, to były dużo tańsze. Jeszcze takie pyszne, że no zjadłabym ich więcej niż dwa, ale trzeba troszeczkę, tam bita śmietana, to tak troszeczkę trzeba uważać. Chociaż ja na wakacje, jak ja jadę, no to ja lubię tak się polskiego tego jedzenia, na gofra nad morzem, tą zapiekankę, rybkę. Jakoś lubię to mieć zjedzone. Chociaż ostatnio myśmy były, to ja chyba ryby nawet nie jadłam, czy jadłam, już nie pamiętam. Ale gofr z zapiekanka musiała być. No, ale powiem wam, tutaj brakuje tego takiego gofra, takiego pysznego gofra, jak robią w Polsce. No, to by się właśnie jakiś Polacy przydali, co pojechaliby nad morze i otworzyli taką budkę właśnie z goframi, bo w Polsce pyszne robią, a tutaj jakoś mi nie smakuje. No, jak ja bym, powiem wam, jak ja bym taki... Ja umiem gofry robić, ale nie mam takiego przepisu, że nie umie aż tak robić te dobre gofry, jak oni właśnie w tym Międzyzdrojach. Jak ja bym umiała takie pyszne gofry, chciałabym się nauczyć, naprawdę, to powiem wam, żebym chyba na wakacjach gdzieś jakąś budkę otworzyła, czy coś tutaj w Niemczech i sprzedawała. Wydaje mi się, że miałabym klientów, bo tutaj jakoś mi nie smakują te gofry. Dobra, ja wtedy wam oczywiście życzę miłego dnia. Ja jestem, powiem wam, że ten, pierwszy raz byłam nad tym morzem, ale powiem wam, że bardzo mi się podoba tam. Ta woda jest taka, fakt na początku, ja nie wiem jak dalej było, ale tu gdzie myśmy były, to już kamienie były. Dużo przy wodzie dużo takich kamyków było, ale powiem wam, że woda całkiem inna, taka czyściutka ta woda, taka fajna. W Polsce to było jakoś tak, nie wiem, tak nie wyglądała aż tak jak tutaj. Tu mi się bardzo spodobała ta woda. I nie wiem, no jakoś mi się tutaj spodobało. Fakt, że dużo sklepików tu, gdzie ja byłam, nie było, ale to tam nawet i powiem wam, że dobrze, że nie było dużo sklepów, by na mi się nic takiego nie kupiło. Się troszeczkę dotleniło, pozwiedzało i było fajnie. No, to ja wtedy będę kończyła, bo jestem już tak głodna. Życzę wam oczywiście miłego dnia, oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia, do następnego, pa!